Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Sprint Rowery. Ulubione sklepy rowerowe w Polsce. Witam Was widzowie, Hubert Miścibojewski, klasycznie. O, ale sklejone, co? Wiewiór, jeszcze raz widzą, pokaż ten sygnecik. Piękny jest, co? Naprawdę jest. O, jest. Tylko trochę za duży na Ciebie. Znaczy, w zimę jest za duży, ale w lato jest okej. Okay. Bo co? Bo Ci ręka puchnie. Tak, palce puchną, nie? W lato i ten. I byłby za ciasny, jakby nie był za luźny w zimę. Zadowolony? Ale w zimę mi czasami spada, nie? Tak? Tak, tak. Zadowolony z dzisiejszego losowania? Tak, zadowolony. Uważam, że ten, że najgorzej byłoby Grega mieć w finale, o ile by doszedł do finału. Ale uważam, że to byłoby zdecydowanie najgorsze, żebym miał go w finale, więc wolę go mieć wcześniej. Ciężko byłoby go poddać. Tak, tak. Chociaż z drugiej strony też on ma łatwego przeciwnika. Możliwe, że się mało zmęczy. Uważasz tak? Tak, tak uważam. Uważam, że Tazi jest najsłabszy w stawce. I wiesz, on mówi, że zapasy trenuje i chodzi i ogląda, nie? No. I patrzy, nie? No może jest, kurczę, wzrokowcem, nie? No może tak, ale no, nie no, coś tam stójki liznął, ale wiesz, o co chodzi. Tutaj mamy o wiele lepszych stójkowiczów, nie? Więc, kogo? Wiesz, no Zadymę chociażby, nie? I też ten, on nie robił za dużo tego, bo coś tam ćwiczy tego parteru, ale uważam, że jest jednym ze słabszych, więc raczej uważam, że z Gregiem będę się bić w drugiej rundzie. Znaczy w półfinale i uważam, że to dobrze, że nie w finale, ale też zastanawiam się, czy na przykład on mnie nie zmęczy, czy mocno, nie? Że w tym parterze będziemy się musieli przepychać w ogóle, ale z drugiej strony się też nie porozbijam, nie? To też dobrze, że nie będzie tak, że mnie nie dopuści jakiś sędzia, że tutaj za bardzo porozbijany i w ogóle, znaczy lekarz, więc w sumie dobrze. Ale możesz na niego trafić właśnie w półfinale. No kurde, no jest taka szansa, no ale to raczej taki, wiesz, no kurde, no mała, no ale nigdy nie wykluczam, nie? Wiesz, o co chodzi, no ale to jest bardzo mała szansa, uważam, nie? Ale trzeba przyznać, że wszedł z buta, co, Tazi? No wszedł, widać, że odrobił lekcję, jak się należy zachowywać we free fightach. Obserwuję cię, uważaj, słuchaj, bo już tu ochrona jest daleko, nie? Nie, no odrobił lekcję, spruje się do każdego, no i co, i robi sobie walki, zestawienia, no i kurde, wiesz, i będzie mieć z tego kasę, nie, być może go szybko zweryfikują, być może szybko w pierdol dostanie drugi, trzeci, być może już się będzie dostawać zestawień, ale wiesz, taki Ferrari na przykład dostawał co chwilę w pierdol i tak mu dawali, bo robił dymy, nie, więc myślę, że co by nie mówić o Tazim, może się odnaleźć w fejmie. Tazi, a ty zadowolony z dzisiaj? Zadowolony jako tak, ale byłem sam kontra wszyscy akurat, ale spodziewałem się tego, ale że tak będzie. To ty sam rozpocząłeś tą walkę kontra wszyscy. Nie tak, wy tu wiesz, jesteście już starymi wywalcami w tym towarzystwie, to macie już grono, wiesz, własne grono, ja tu jestem świeży dopiero. Ale właśnie trochę... dobrze, że świeża krew weszła, moim zdaniem. No tak, trochę zamętów wprowadziłem, bo to już było zbyt k***a babciniec, nie? My się już wszyscy po jajkach k***a smeracie razem, nie? Konia walicie jeden drugiemu, więc a musiałem trochę tutaj zastargnąć. Znaczy ja na przykład... Możesz już iść. Porównałeś Michał do Ferrari'ego. Do Ferrari'ego mnie porównałeś? Ferrari leci właśnie tymi. Ja bardziej technicznie podchodzę. Czy Suzuki jest jakieś? Moje. Wiesz, dobra, Tazi, powodzenia. Dobra, bo tam fury ci zawijają. No. Rysują auta. Mateusz, idź zobacz. Dobra, a my jedziemy dalej. Rysują auta podobno. Tak, auta rysują? Przez 13? Ale nie wiadomo. Nie skończyłem wątku, nie? Bo tam coś było z tym Tazim i na czym skończyliśmy, bo się zamieszali. No Tazi wszedł, że nowa świeża krew. A, że świeża krew. No właśnie, że ty mówisz, że dobrze, że świeża krew, a ja ci powiem, że niby... Fajnie, ale jako taki stały bywalec, wiesz, jako ten od początku, co był z fejmem, tak uważam, że właśnie ta świeża krew w turnieju
że im się to nie należy, nie? Że takie turnieje o grube pieniądze powinny być dla tych stałych wyjadaczy, nie? Ja mam inne zdanie. Tak jak, wiesz, tak jak ten pierwszy turniej był, to turniej Legend Fame plus Bratan, nie? Było coś takiego, nie? No taki, wiesz, w sensie wszyscy, co byli prawie, że od samego początku. A ja ci powiem Bratan, tak, nie? Stary, tylko teraz ci odpowiem. A moim zdaniem bardzo dobrze, że wszedł ktoś nowy. Trochę was ożywił, odświeżył. Tazi też... wy już... Też mi się... A czekaj tylko chwilę. Wy już też sobie... wy się widzieliście milion razy. Wy już też sobie tam wszystkiego nie powiecie, nie wygarniecie. A Tazi wszedł bez żadnych kompleksów. Znaczy, pocisnął temu i tyle. Z obiektywnej perspektywy oglądalności tego, jak to się... i ciekawości, to tak, to dobrze, ale z subiektywnej perspektywy niedobrze. W sensie chodzi mi o taką czysto subiektywną perspektywę, że wiesz, że my tu jesteśmy starzy gracze, nie wiesz, o co chodzi, i że takie turnieje, wiesz, że turniej dla stałych wyjadaczy fejmu, nie? No, ale moim zdaniem właśnie bardzo fajnie. Znaczy, no... Ja wiem, że to z waszej perspektywy. Ja ci mówię, że ja nie mówię, że to źle z perspektywy, że to się źle ogląda, no, nie? No, a Oświęciński miał też tylko jeden pojedynek. Tylko, że wie, no tak, no to też prawda, nie? Ale też bardziej był znany, nie? Tazi robi dymy, to też, wiesz, tak wszedł do tego i zrobił coś ciekawego, nie? Ale dostał bardzo dużą szansę, bardzo, bardzo fajną opcję, nie? Bo w tym turnieju nawet jak przejmiesz, masz 100 tysięcy i tak, nie? Więc sądzę, że to więcej niż miał w prime takie. Zapasuta, nie? Więc wiesz... Na razie, Piotr. Wygrasz kolejny pojedynek, masz 200, nie? I do wygrania jeszcze bańka, nie? W poprzednim turnieju to za przegraną były grosze, nie? Tylko dopiero jak się doszło do tego, do półfinału, to była już taka konkretniejsza kasa, nie? Więc dostaje taką, tak wiesz, wygrał jedną walkę i z dupy dostaje mega fajną opcję, nie? Więc wiesz, więc tak, z takiej perspektywy, to jest taka, to trochę taka zawiść, zazdrość moja, nie? Wiesz, o co chodzi? Taka wewnętrzna, znaczy ja nie mówię, że o, wypierdalaj stąd i tak dalej, bo od razu się na niego zgodziłem, tylko jest coś takiego, że się tak na to patrzy, tak ja ci mówię, takiego subiektywnego punktu widzenia, nie, szczerze, że jako taki stary wyjadacz, nie, że wiesz, że tak z dupy się dostaje do czegoś, na co my pracowaliśmy lata, nie? Ale okej, okay, niech się dostaje, niech zrobił dymy, zrobił robotę, co by nie mówić, nie? Do każdego się spruł, na pewno myślę, że zwiększył oglądalność i zainteresowanie tego turnieju. No stary, no widzowie chcieli go ogólnie w tym turnieju, bo to ludzie pisali hashtag Tazi na Narodowym. Nie wiem. Śledzisz w ogóle internet, czy nie? Pamiętam, że Boxdel tak pierdolnął chyba na aferkach, czy gdzieś. Ale czy... wiesz co, ale to ludzie jeszcze przed tym pisali, tak? Nie? A ty śledzisz internet w ogóle, wiewiór, czy nie? No coś tam śledzę, nie? Ale tak wiesz, raczej nie jakoś dokładnie, nie? Ale coś tam śledzę. No bo właśnie tak zastanawiam, co ty robisz? Co ja robię? Teraz to ciągle trenuję. Tak? Tak, no wiesz, no, trenuję, idę, wychodzę na trening, wracam, przez to śpię i tak dalej. Jak mam czas, coś tam pomiędzy treningami, no to wiesz, rzadko kiedy mam czas tak nawet, żeby sobie gdzieś wyjść i w ogóle coś porobić, bo cały czas te treningi, nie? Zawodowiec gadasz, jakbym rozmawiał z zawodowcem, nie? No stary, dwa treningi dziennie. Co mniej treningów robię niż zawodowiec, nie? No wiesz, robię 10 treningów w tygodniu, nie? Wiesz, o co chodzi? Ja jeszcze muszę dużo spać, nie? Mam taki organizm, że ja potrzebuję dużo snu i regeneracja jest bardzo ważna w tych treningach, więc wiesz, między treningami zazwyczaj śpię i w ogóle i mam mało czasu dla siebie w tym momencie, nie? Ale tak to zanim zacząłem przygotowania do walki, no to fajnie mi się żyło. Ewentualnie z kim chciałbyś się spotkać w finale, gdybyś do niego doszedł? Wiesz co? Tam masz tak, Tybori, Zadyma, Alan Tańcula. Myślę, że najprostszy byłby Zadyma. Uważasz? Uważam, że wiesz, że jest bardzo dobrym stójkowiczem, ale wiesz, cyki na ziemię, nie? O, a jeszcze tylko się dopytam o jedną rzecz. Dużo miałeś negatywnych wiadomości TP po tym odcinku na Gołcach, kiedy wyszła ta afera z tą dziewczyną? Nie, komentarzy było sporo, wiadomości kilka, nie? Tak, było trochę. Nie z tą dziewczyną, nie z dziewczyną. Pomyliłeś, że z ojcem. Ale mi chodzi też tam, co ją... Nie, no to chłopie, to same pozytywne. Tak, serio? Tak, serio, to ją zjechali, ja miałem pozytywne, tak, okay. Tak. No. A z ojcem?
No z ojcem co tam właśnie było, że parę negatywów było trochę, ale to niedużo jakoś tych wiadomości było, no ale było. Przegadałeś to z ojcem? Co? Przegadałeś z ojcem? Ale nie, no to wiesz, to od początku, kurde, wiesz, ja to w żartach mówiłem i to nie było nic do przegadywania, nie, po prostu ludzie to inaczej odebrali, nie? No dobra, Wiewiór, co, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Wracasz teraz do Wrocławia, czy nie? Tak, wracam, no właśnie ten. Uciekł mi BlaBlaCar i chyba Uberem będę wracać. Bo jutro mam trening. Gdzie... Uberem do Wrocławia? No, właśnie patrzyłem, że za 1200 bym miał Ubera. No to dla ciebie, nie? Nie no, stary, wiesz o co chodzi? Kurwa, dużo pieniędzy, nie? Ale wiesz, przygotowania, wiesz o co chodzi? Jutro no mam trening. Przecież jest pewnie milion pociągów do Wrocławia teraz. Patrzyłem na pociągi i pociągiem będę dopiero o 4:00 i się nie wyśpię. A ten, mam trening jutro na 14:00 chyba. Coś takiego, więc... A jak... To jakbyś było 4:00, to się nie wyśpisz nie, do 14:00? Ja się nie wyjam, potrzebuję więcej snu. To ile ty śpisz? No nie wiem, no z 10, 11, 12 godzin. Co? No coś takiego śpię. I on mówi, słuchajcie, że jest zmęczony, nie? Znaczy, że ten, że przygotowania męczą, dlatego potrzebuję tyle snu. Że ten. No, ale jeszcze się zastanawiam nad tym Uberem, nie? Bo Uberem będę przed 1:00. A pociągiem będę dopiero o 4:00-5:00, nie? Słuchajcie, kto bogatemu zabroni? Tylko bogatszy. Trzymaj się, Wiewiór. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.